Kilka miesięcy wcześniej w Strzegomiu doszło do wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję firmy FSB Piekarnie, jednego z głównych dostawców bułek dla sieci McDonald's. Wtedy już padły pierwsze propozycje na ulokowanie nowej restauracji fast foodowego giganta w Strzegomiu. Jeszcze może nie w tej chwili, natomiast no, trudno już ukryć, że firma McDonald's bardzo poważnie już właściwie podjęła decyzję o lokalizacji swojej restauracji w Strzegomiu. Kilka miesięcy temu, kiedy wmurowywaliśmy kamień węgielny pod fabrykę, która za moimi plecami powstaje, żartowaliśmy, że skoro mamy już taką fabrykę, to należałoby, żeby również McDonald's swoją restaurację ulokował w Strzegomiu. I tak też się dzieje. Dzięki tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Ja osobiście zapytałem dyrektora, ile osób jest zatrudnionych w standardowej restauracji, ale też przejeżdżając, jadąc na wakacje, wszedłem do takiej restauracji i policzyłem. To jest liczba osób 56, standardowa restauracja tyle zatrudnia. Oczywiście jest to praca głównie dla osób młodych, no ale u nas studentów naprawdę nie brakuje. Formalności są obecnie domykane i nowa restauracja powinna rozpocząć swoją działalność już w przyszłym roku. Z tempa i z dokumentów, które otrzymaliśmy, wynika, że w tym roku ta budowa by ruszyła. My oczywiście będziemy zobligowani, żeby pomóc w infrastrukturze, natomiast działalność najprawdopodobniej rozpoczęłaby w połowie przyszłego roku. Można śmiało stwierdzić, że FSB Piekarnie i McDonald's Polska to doskonały duet, dobrze rokujący na przyszłość Strzegomia.